Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, moi mili, na Zielonej Środzie. Dzisiaj pokażę Wam małe roślinne zakupy i gadżety do tych roślinek. Na ostatnim filmie, kochani, wspominałam, że zamówiłam jedną Sansę. I oto ona. Jest to Sansa. Tu teraz będzie napis. To jest ta moja wymarzona. Tak mi wpadła w oko. Jak ją zobaczyłam, zobaczcie, co to za cudeńko. Bardzo jaśniutka. Te obrzeża na tych liściach jeszcze są troszeczkę takie lekko falowane. No i ten kolorek, śliczna jest, bardzo. No dla mnie to jest cudeńko. I jest to najjaśniejsza Sansa w mojej mini kolekcji. I kochani, stwierdziłam, że to już będzie ostatnia moja Sansa. Na tym etapie zakończam. Czyli już w tym roku nie kupuję żadnej Sansy. Ponieważ już wiem, jak te Sansy hodować, jakie podłoże dla nich. Pięknie mi się ukorzeniają, kochani. Teraz są przyrosty w tych Sansach. I cały ten rok poświęcę właśnie na to, żeby te babyki, no po prostu, żeby rosły, żeby się poszerzały, żeby pękały te doniczki w szwach. Teraz będę na to tylko oczekiwać. No i tak jak wspomniałam, na tej Sansie zakończę moją tą mini kolekcję. Tylko jest małe ale. Jeszcze jedna dojdzie do mnie Sansa. Prześliczna. Też liściasta, o takim wysokim pokroju, takim sztywnym. I kochani, jest to Sansa od mojego męża na walentynki. Dla Walentyny, czyli dla mnie. Cieszę się bardzo. Widziałam tą Sansę na filmiku, na zdjęciach. Ona już jest zakupiona, z tym, że ona do mnie dojedzie dopiero w połowie marca. Mąż mi ją przywiezie i wtedy będę mogła Wam pokazać. I na tamtej Sansie będzie już koniec. To już będzie ostatnia Sansa, która zakończy tą moją mini kolekcję. I tamta jest zupełnie w innych kolorach. Naprawdę bardzo ciekawa, śliczna jest. Tak, kochani, to by było na tyle na temat moich Sans. A teraz, kochani, skupiam się na pnączach. Już też wspominałam, że bardzo mi zależy właśnie, żeby tu na tym regale były pnącza, bo ta grupa roślin ma przepiękne kolorki, czyli mają przepiękne barwy liści i tak bym chciała się nauczyć ich mieć. Nauczyć ich mieć. Arleta, co ty mówisz? Nauczyć się ich, żeby mi nie padały. Ale myślę, że już jestem na dobrej drodze, bo wcześniej ja przelewałam te pnącza i nie powiem, no troszeczkę roślinek mi odeszło. Tak jak ta roślinka mi odeszła, a teraz ją właśnie, jest to świeży zakup, drugie podejście do tej roślinki. Jest to Epipremnum Golden Potos. No ta to jest moja, kochani, wymarzona roślina. Ze względu na ten kolor, na te liście, takie podłużne ona ma, takie, ja to je zawsze nazywam takie sercowato-podłużne. Golden Potos. Prześliczna jest ta roślinka. Ja w niej to się bujnęłam, jednym słowem. I kochani, ja już tu wcześniej Wam kiedyś też pokazywałam, miałam taką malutką roślinkę. Ona mi się trzyma. Kochani, trzyma mi się, nie ma żadnych plam, nie przelewam. Już myślę, że już dorosłam na tyle, że te roślinki mi się utrzymają. Bo teraz podlewam je w taki sposób, że jak tylko te liście troszeczkę, tak wiecie, tak odrobinkę jakby były zwiędnięte, takie mięciutkie się robią, to wtedy ja całą doniczkę zanurzam od spodu w wodzie, tak na minutkę i koniec. I to wszystko. I na drugi dzień sprawdzam, wow, sztywny listek, jest ok. I myślę, że już będzie dobrze. Tak samo i podłoże też już im zmieniłam,
Wspominałam, że ja zawsze miałam je w bigosie i zawsze była ta wilgoć w nich, a teraz inne podłoże, myślę, wiem, że na pewno już będzie dobrze. No na pewno będą tam jeszcze jakieś tam potknięcia, nie bez tego. No i kochani, te roślinki, można je prowadzić na podporach do góry, w formie zwisającej. Można je prowadzić w taką kulę, je po prostu przycinać, żeby były takie okazałe i mi bardzo na nich zależy. I właśnie bym chciała się na nich skupić, żeby takie osiągnąć efekty. Śliczna jest ta roślina. Epipremnum Golden Potos. To jest taka ciutek większa, a jeszcze mi przyszła taka mała. Bo te trzy roślinki, to je razem zakupiłam. I tu jest jeszcze taka malutka. I myślę, że jak ona też mi ruszy z kopyta i tamta, to może kiedyś czasem je połączę i będę chciała tutaj taki ładny efekcik osiągnąć. Że jak się weźmie w rączkę te pnącza, to żeby tak było, wiecie, tak bujnie, tak na bogato. Tak uwielbiam te roślinki. Śliczne. Dobrze, to jest te roślinki. A, no i teraz może pokażę Wam tą roślinkę. Tą taką zwykłą. No zwykła. Ona też jest piękna. Co ja na nią mówiłam, że to jest jak chwast ona rośnie. A niestety ja ją raz zniszczyłam. Jest to epipremnum złociste. O tych takich ciapkowatych liściach. Jeśli ma więcej światła, ona bardziej się wtedy wybarwia. Tu są dwie sadzoneczki, kupiłam takie średnie, ja je przesadziłam i na podporę je dałam. Kochani, ja taką roślinkę, nie widzicie tu, ja już taką roślinkę kiedyś miałam i sobie zakupiłam też na podporze taką wysoką, no bez sensu. Jeżeli nie potrafimy obchodzić się z roślinkami, to ona postoi miesiąc, trzy, po pół roku po roślince. Tak jak to było u mnie w moim przypadku. No i dlaczego dałam na podporę? Bo mi bardzo zależy, bo ta roślinka pójdzie do łazienki. Mam tam taki kącik i bardzo mi zależy, żeby one były takie wysokie. Kiedyś Was zaproszę do łazienki i pokażę Wam moje roślinki, jakie mam. Ale chcę mieć tam takie roślinki, wiecie, no takie swoje, wyhodowane, nie takie kupne, gotowe i pokazać. Nie. Ja muszę, po prostu one muszą mi rosnąć. Dobrze, kochani, odstawiam tą roślinkę. Też ona jest śliczna. Śliczna już tu mi wychodzi. No ta była wcześniej zakupiona, a ona już ma ze 3 tygodnie i trzyma się. Nie ma żadnej plamki. Raz ją też zamoczyłam, bo już taka była mięciutka. Cieszę się bardzo. Tak, potosik był i teraz jeszcze mam tu jeszcze jedną roślinkę. A, te roślinki mam w takich doniczkach, bo te doniczki są z łazienki i te roślinki pójdą do łazienki, kochani. A tu mam Epipremnum Enjoy. Znacie tą roślinkę? Śliczna, piękna. Te liście takie wybarwione w białym kolorku. Piękna. Może ona troszeczkę wolniej rośnie, nie szkodzi, ale to też jest pnącze. No i gdy zamawiałam te roślinki, to pan do mnie dzwonił. Już nie pamiętam, nie będę mówiła z jakiej to stronki. Ale bardzo uczciwy pan, bo powiedział, że ma ostatnią i jest bardzo w słabej kondycji, że tam są dwa stożki wzrostu obcięte. Ja mówię, panie, nie przeszkadza mi to, wysyłaj. No i wysłał, nie powiem, bo jeszcze dostałam gratis w takiej buteleczce taki nawóz do korzeni. Bardzo miło z jego strony. Śliczna. Jeszcze wczoraj ona jeszcze, bo te roślinki to one do mnie przyszły ile? 3 dni temu ja je przesadzałam, to jeszcze wczoraj te były jeszcze takie zwiędnięte, takie mięciutkie, a dzisiaj już są śliczne te liście, takie sztywne. Zobaczcie, piękne. I tak pomyślałam, że jeżeli te mi się nie przyjmą, to je najwyżej tu obetnę, nie? I może te ukorzenie, ale póki co trzymają się świetnie, tu jest fajnie, później najwyżej będę przycinać, żeby były takie, wiecie. No i
są w tych osłonkach łazienkowych, bo tam też mi bardzo dużo brakuje tych pnączy o takich różnych kolorkach, o tych wybarwieniach, te liście, żeby miały takie piękne, wybarwione. I tu też mi jeszcze taka roślinka, taką roślinkę potrzebuję. Powolutku skupię się na nich, te zaczną rosnąć. Jeszcze, no jeszcze może ze dwie, ze trzy roślinki na pewno dokupię. Ale tak jak mówię, skupiam się na razie na pnączach. Chociaż inne kwiaty też są przepiękne, znaczy roślinki. No, dobrze kochani, to będzie tak, może tak ustawimy. Dobrze, a teraz moi mili, pokażę Wam moje małe zakupy. Ostatnio byłam w Obim i tak tylko wspomnę, że kupiłam doniczki do roślinek i ja jak kupuję doniczki, to zazwyczaj tak wiecie, po 10, po 15 sztuk we wszystkich rozmiarach. Te akurat były kupowane w Obim, tak jak wspomniałam. No i są prawie wszystkie rozmiary. Od największych do najmniejszych, od ósemeczki. Zobaczcie, ósemeczka to tylko było 4. Też takie doniczki mi są bardzo potrzebne. Nieraz jak właśnie coś tam przesadzę malutkiego, czy dla kogoś nawet, no to fajnie mieć takie. Też mi są potrzebne dziesiątki, dziewiątki, to są ósemki, to są dziewiątki, a dziesiątek nie było. A dziesiątki też mi są potrzebne, bo mi bardzo pasują do małych doniczek. Ale to nic, jak znajdę, to od razu kupuję, tak jak mówię, z 15 sztuk. Dlatego, że później problem jest z głowy. Przychodzi roślinka, czy trzeba przesadzić. Nie biegam po sklepach, wiem, że mam. Warto, warto. Jeżeli ktoś ma dużo roślin oczywiście, to moim zdaniem jest to takie dobre rozwiązanie, kochani. I dobrym rozwiązaniem też właśnie sobie dokupiłam po 2 sztuki podstawki plastikowe. Po 2 sztuki w 3 rozmiarach, kochani. Dlaczego? Bo tak jak na przykład tutaj mam tą sansę i nie mamy na przykład osłonki. No to daję tą podstaweczkę. Sansa może sobie spokojnie stać. Miesiąc, nawet i 2, aż się pojawi piękna dla niej osłonka. Niektóre osoby w takiej formie trzymają kwiatki. Jeżeli im to pasuje, jest wygodnie dla nich, oczywiście, czemu nie. Ale ja staram się kupować osłonki dla nich. I skoro mam te podstaweczki, to nie ma problemu, że tu coś wycieknie nam z tej roślinki. A na spokojnie, jak są osłonki na przecenach, wtedy sobie można na spokojnie kupić. Jeżeli jakaś nam wpadnie w oko, nas zauroczy, też na spokojnie kupię i będzie. I tak się stało właśnie, kochani. Byłam ostatnio w Homlim i były koszyczki. Ja takie koszyczki, czyli osłonki do doniczek, takie koszyczki już, w tych koszyczkach mam sansę. Też Was zaproszę kiedyś i Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. I też mam takie na podobę. No i sobie troszeczkę dokupiłam, bo akurat były w Homlie, kochani, 2 koszyki razem, one tu były tak szczepione, one kosztowały 69,99. Bez grosza 70 zł. Ale, jest przepiękne ale, one były na przecenie. Ja je kupowałam ze 4 dni temu. Zobaczcie, jest tu czerwona karteczka. I kosztują 48. To wzięłam 2 takie zestawy. I też jeszcze był taki koszyk. Nie wiem, ile on kosztował. Jakoś ten paragonik mi się zawieruszył. No i nie wiem, ile on kosztował. Ale mi się podoba to w nich, że te kolorki się tak na przemian zmieniają troszeczkę. I to fajnie dla mnie wygląda. Bo moje sanse są na takim długim parapecie i jeżeli by były tylko w jednakowych, to by tak było za nudno. A tak to zawsze troszeczkę inaczej. I kochani, teraz pozwólcie, że tą sansę włożymy do tej osłonki. Nie wiem, czy Wy tu coś widzicie przez te kwiaty. O, może tak. O, zobaczcie. Pięknie to wygląda, jeżeli oczywiście pasuje do wystroju. Mi na poddaszu akurat tam pasuje, natomiast
Inne seanse, tak jak te cylindryczne, to już nie mam w koszyczkach, tylko mam w takich doniczkach porcelanowych. Śliczne, piękne. Bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam na przecenie te koszyki. Osłonki, osłonki. No i jeszcze chcę powiedzieć, no, że każda ta osłonka ma folię w środku. O, zobaczcie, czy to duża, czy mała. Muszę te meteczki pobrywać. To ten, to są z folią właśnie. Dobrze, to były osłonki, tak. I co jeszcze kupiłam? Osłoneczki też kupiłam srebrne, kochani. Takie srebrne, dwie. Tu mam drugą, taką większą. Te osłonki były zakupione w Mrówce. Duża kosztowała 40 zł, a ta mała 25. No i te osłonki pójdą do łazienki. Bardzo mi będą pasowały takie ze sreberkiem. Albo pójdzie też jedna na stolik, bo mam dwie te duże i jedną małą. Tak, mam dwie duże i jedną małą. Śliczna, bardzo mi się podoba. No tylko z tym, że trzeba uważać, że jak się dłonie ją bierze, ściska, to będą odciski i trzeba później floterkę strzelić. Dobrze, kochani, i już ostatnią rzecz, jaką zakupiłam. Wow. Jaką zakupiłam w Homely, bo tu jest takie coś. Ja na to mówię stołeczek. Był na przecenie, a to się na to mówi jak? Stojaczek. Tak, stojaczek czy kwietniczek, a ja stołeczek. Też był na przecenie, kosztował 29,99, czyli 30 zł za niego zapłaciłam, a kosztował wcześniej 50. No, drogo, 50 zł za taki kawałek drewienka. No, i zobaczcie, też się przyda, nie zaszkodzi. Na parapety, czy na komodę, czy gdzieś, jeden wyżej, drugi niżej. Tak, kochani, to by było na tyle w tym filmie. Aż tyle. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrówka, no i zielonego. Niech Wam się pięknie, ale to pięknie zieleni. I zapraszam serdecznie za tydzień w środę na zielone. Cześć!